uważamy, że jest wyjście z tej sytuacji. Mówimy tutaj o trudnej sytuacji finansowej szpitala. Ta sytuacja jest trudna, bardzo trudna, ale to nie znaczy, że jest katastrofalna i jest bez wyjścia. Uważamy, że trzeba działać tutaj dwutorowo. Jedna ścieżka to jest uzyskiwanie wsparcia zewnętrznego przez uzyskanie kredytu refinansowego z takiej instytucji jak Bank Gospodarstwa Krajowego, czy uzyskanie wsparcia z Agencji Rozwoju Przemysłu, czy z polskich inwestycji rozwojowych, ale te działania, one wymagają współdziałania, wymagają wypracowania wspólnego planu, a nie walki wewnętrznej, walki tutaj politycznej lokalnie. Zwracamy się z apelem i myślę, że są już przykłady, że potrafimy współpracować. Takim przykładem wydaje mi się była praca w komisji, która badała sytuację szpitala. Tam pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie się porozumieć, jesteśmy w stanie wypracować wspólne wnioski, wspólne zalecenia i że potrafimy pracować merytorycznie dla tego miasta. I tak chcielibyśmy dalej pracować. Oczywiście szpital wymaga też zmian wewnętrznych i to jest ta druga droga, która myślę, że dzisiaj się dzieje i o tej drodze będziemy rozmawiali na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej najbliższy poniedziałek. Już dzisiaj Państwa na to posiedzenie zapraszam. Będziemy tam wnikliwie pytali dyrektora, nowego dyrektora lecznicy o jego plany restrukturyzacji, o tym, na jakie tematy rozmawia, czy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jakie są szanse uzyskania wyższego kontraktu, czy spłaty tych ogromnych nadwykonań. W Grudziądzu będzie Prawo i Sprawiedliwość. Nie mieszkańcy, nie miasto, tylko PiS. A ta maska, czy poza mężów opatrznościowych zatroskanych sytuacją miasta, tak naprawdę moim zdaniem jest li tylko sposobem na realizację tutaj w tym lokalnym wymiarze wielkiego planu małego prezesa, czyli przejąć wszystko za wszelką cenę. Szanowni Państwo, wbrew opinii naszych kolegów z radnych Prawa i Sprawiedliwości, sytuacja finansowa miasta jest dobra i stabilna i kompletnie nie odbiega od sytuacji finansowej innych miast w Polsce. Pomijając oczywiście ogromny bagaż, jakim jest sytuacja finansowa szpitala. Natomiast samo miasto, budżet Grudziądza wypracował po raz kolejny z rzędu nadwyżkę finansową i to w wysokości 25 milionów złotych. I ta nadwyżka pozwoliła nam spłacić zobowiązania w formie wykupu obligacji czy spłaty kredytów w roku ubiegłym, 2015, tych, które miały być wykupione w roku bieżącym czy roku 2017. Jeżeli chodzi o realizację zadań leżących na gminie, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, realizujemy je w sposób nieprzerwany i płynny, ciągły. Grudziądz przygotowuje się do realizacji dużych inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej oraz takich mniejszych, bardziej potrzebnych miastu, ale także finansowanych ze środków unijnych z obszaru strategicznej interwencji. Pierwsze inwestycje będą realizowane już w tym roku. Muszą zaistnieć konkretne przesłanki. Te przesłanki w Grudziądzu formalnie nie zaistniały. To po pierwsze. Po drugie, kolejny etap to jest wezwanie do opracowania programu naprawczego. Na to też odpowiednie służby miasta mają swój czas. Oczywiście ten program naprawczy może być odrzucony. Oczywiście przy złej woli politycznej może być tak, że ktoś uzna, że nie ma żadnych realnych szans wyjścia z tej trudnej sytuacji, bowiem pewnie jak Państwo doskonale wiecie, jest tutaj bardzo duża uznaniowość. Jeżeli ktoś będzie to bardzo mocno naginał i będzie rzeczywiście to, o czym mówimy, wykorzystywał trudną sytuację finansową szpitala po to, żeby w Grudziądzu przejąć władzę, to ją przejmie. Tylko my mówimy, że to nie jest dobre dla miasta. Jeszcze raz powtarzam, komisarz administruje miastem. On nie dba o rozwój tego miasta. Kto może lepiej zarządzać tym miastem niż my? My sami, my musimy sami stworzyć plan wyjścia z tej trudnej sytuacji i nie przerzucać tego na administrację rządową. To jest to, co powiedział kolega Mariusz. Tutaj komisarzem może zostać każdy, może zostać, nie obrażając nikogo, ale sołtys z Podlasia.
I my mówimy temu stanowczo nie. Nie wiemy o żadnych ruchach. Wiemy o tym, co zrobili koledzy z PiS-u, o ich apelu do wojewody, ale jeszcze raz podkreślam, no apel nie jest wystarczający. Muszą zaistnieć konkretne przesłanki wynikające z ustawy. Funkcje publiczne, które są realizowane przez miasto, one funkcjonują bez zarzutu. Znaczy ja nie słyszałem, żeby ktoś nie otrzymał wynagrodzeń na czas, żeby nie były wypłacane zasiłki, że są właśnie zamykane szkoły. Wszystko w tym mieście funkcjonuje normalnie. I to, co kolega też Michał mówił, sytuacja Grudziądza, jego finansowa, ona nie odbiega istotnie od sytuacji innych miast po odrzuceniu szpitala. On sam sobie z tą sytuacją nie poradzi i musi uzyskać zewnętrzne wsparcie. Czy to będzie wsparcie marszałka, czy to będzie wsparcie centralne. I też nie chodzi tutaj absolutnie, bo nie jesteśmy naiwni, że ktoś się od razu wpompuje w grudziądzki szpital 100 czy 200 milionów. Chodzi tutaj o uzyskanie gwarancji, uzyskanie finansowania na korzystniejszych warunkach, czy uzyskanie takiego wsparcia, jak chociażby wejście kapitałowe z opcją na przykład odkupu. I to jest możliwe, tylko to jest możliwe tylko i wyłącznie przy współpracy i przy dobrej woli politycznej, a dzisiaj władza centralna jest w rękach PiS-u i musimy podjąć wspólne działania na rzecz naszego miasta. Ale jeszcze raz mówimy, komisarz sam tego nie rozwiąże. To nie jest sposób. Prowadzenie komisarza to nie jest sposób na rozwiązanie problemu. My jesteśmy optymistami i jakby liczymy na dobrą wolę i nie zakładamy, że ktoś ma złą wolę w swoich działaniach. Te kilkanaście miesięcy, kilka lat ostatnich nie wiedzieli o tym, co się dzieje ze szpitalem, co się dzieje z finansami. Czy po prostu nikt wam nie mówił, wy się nie interesowaliście, byliście bierni. Tak jak kolega powiedział, że po kilku latach czy koledzy dopiero zorganizowaliście pierwszą konferencję prasową. Wy po prostu byliście, bo byliście. Być może dlatego jest tak źle. Szanowni Państwo, przez ostatnie lata radzę zwrócić uwagę na pewne aspekty państwowe występujące w kontroli szpitala. Takie kontrole przeprowadzała Regionalna Izba Obrachunkowa, ale też Najwyższa Izba Kontroli, która jest jakby naczelnym organem kontroli. I kontrola, która się odbyła w roku 2013, nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Oczywiście od 2012 roku zadłużenie szpitala rosło, ale wynikało ono z inwestycji, które zaczęło być realizowane właśnie w szpitalu, tak? Nowe wszystkie oddziały, które zostały zbudowane. Stąd suma przyrostu tego długu o kwotę 300 milionów złotych. Mieliśmy przekonanie, że te duże inwestycje będą zrefinansowane ze źródeł marszałkowskich. Jeszcze raz Państwu powtórzę, co wielokrotnie mówiłem, że marszałek uzyskał ogromne środki na infrastrukturę zdrowotną w naszym województwie. Prawie w wysokości 0,5 miliarda złotych to jest kredyt z EBI i około 0,5 miliarda złotych to są środki własne, około 1 miliard złotych. Ale pragnę Państwu przypomnieć, że prawie 600 milionów jest przeznaczona na budowę szpitala w Toruniu. I to jest też coś, o czym nie powinniśmy zapominać. Odpowiadając na pytanie dotyczące tej opóźnionej reakcji, proszę zwrócić uwagę na to, że zmiana personalna na stanowisku dyrektora dała nam źródło zupełnie nowych informacji. Też okazało się, że prezydent był wprowadzany w błąd. Ta zmiana personalna, którą teraz pan Andrzej Wiśniewski bardzo krytykuje, mówiąc, że to nie jest żadne rozwiązanie problemu, nam się wydaje, że jest jednym z bardzo istotnych kroków, które umożliwia jeszcze lepszy wgląd w sytuację, jej ocenę i reagowanie na to, co się w tej chwili dzieje w szpitalu. Kondycję finansową każdej jednostki, która podlega miastu, czy to jest muzeum, teatr, czy to jest MOPR, czy to jest szpital, odpowiada dyrektor. Natomiast pytanie jest takie, czy faktycznie nadzór miasta nad służbami szpitala był właściwy. Być może faktycznie to pytanie jest zasadne. Natomiast, Szanowni Państwo, proszę zwrócić. Kto powinien odpowiedzialność ponieść? Urzędnicy. To już są kompetencje pana prezydenta.
Proszę Państwa, to są decyzje personalne prezydenta. Nie chcemy prezydentowi sugerować, natomiast jesteśmy przekonani, że takie decyzje pan prezydent podejmie. Byli w jakimś sensie wprowadzani w błąd, niedoinformowani, co nie znaczy, że nie zajmowali się sprawą szpitala. Ja przypomnę, że wielokrotnie spotykaliśmy się i z dyrektorem ówczesnym szpitala, i z prezydentem na komisjach. Mieliśmy komisje poświęcone tylko i wyłącznie szpitalowi, polityce w szpitalu. Dopytywaliśmy się o to, dostawaliśmy różne informacje. Z perspektywy czasu okazało się, że te informacje nie zawsze były prawdziwe albo były tak przedstawiane w takim świetle, które nie pokazywał prawdziwego obrazu szpitala. Dopiero tak naprawdę wniknięcie w dokumenty, też nie we wszystkie, bo nie dostaliśmy, jak Państwo też wiecie, dostępu do wszystkich dokumentów podczas pracy komisji, no zupełnie rzucił inne światło na sytuację szpitala. W etacie 3 był odpowiedni nadzór. W mojej ocenie nie do końca i jakby to też podkreślaliśmy, jeżeli chodzi o komisję, że tak naprawdę powinna być właściwie końcówka w ratuszu, która bezpośrednio czuwa nad finansami szpitala i właściwie żadne wypływy ze szpitala, decyzje finansowe nie powinny być podejmowane bez kontrasygnaty osoby odpowiedzialnej. Ale strukturę urzędu ustala prezydent i proszę prezydenta tutaj pytać. Mamy nadzieję, że nowy dyrektor przedstawi prezydentowi no, rzeczywistą sytuację szpitala, a prezydent wyciągnie wnioski i podejmie stosowne decyzje. Te decyzje personalne w ostatnim czasie, tych decyzji było bardzo dużo, może bardziej po stronie szpitala, ale pozostawmy to prezydentowi. Pamiętajcie, że my pełnimy, jesteśmy tą częścią władzy uchwałodawczej, a nie wykonawczej, tak? Czyli tutaj to są kompetencje prezydenta i my w te kompetencje wchodzić nie chcemy. Tak i przypomnę Państwu, że w czerwcu, kiedy przyjmowaliśmy absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu za rok 2014, wtedy właśnie też usłyszeliśmy z mównicy na sali Rady Miejskiej z dyrektora, że sytuacja jest pod kontrolą i że ani złotówka z budżetu miasta nie jest potrzebna na pokrycie straty szpitala za rok 2014. Nie ma takiego zagrożenia. Nie ma takiego zagrożenia. Miasto ma płynność, finanse miasta są bezpieczne. Natomiast poczekamy na ostateczny wynik i raport biegłego o stanie finansów za rok 2015 szpitala miejskiego. Wynik finansowy szpitala złożony w bilansie, który jest załącznikiem do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2015 to jest 26 milionów złotych. Aktualnie ta kwota to jest jedynie obowiązująca kwota straty. Bilans jest aktualnie badany przez biegłego rewidenta, który do końca czerwca powinien przedstawić ostatecznie ewentualnie kwotę ewentualnej rezerwy na pokrycie niewykonanych, niezapłaconych przez NFZ na wykonanie z lat poprzednich. Natomiast miasto potem ma 3 miesiące na to, żeby ewentualnie taką stratę pokryć. Tak? Mówimy tutaj o kwotach 26-42. Jeżeli to będzie 42, to pewnie jak Państwo doskonale wiecie, to wynika z pewnego zapisu, czyli utworzenia rezerwy na niezapłacone nadwykonania. Tak? Czyli de facto to nie ma żadnego wpływu na płynność finansową szpitala, to jest po prostu zmiana zapisu księgowego, czyli uznanie, że coś, co jest nieściągalne, tak to jest w polityce rachunkowości, w pewnym momencie musimy wpisać po prostu w straty, czy utworzyć na to rezerwę. Jeżeli to wpłynie, to tą rezerwę się rozwiązuje. Czyli jakby to nie jest tak, że szpital oczywiście papierowo zwiększył, na przykład do 42, ale to nie znaczy, że jakaś płynność się tutaj dramatycznie pogorszyła. Bo jeżeli ktoś będzie chciał i zażąda, że to ma być pokryte w kolejnym miesiącu, to się tego nie da uczynić. Ale jeżeli miasto otrzyma możliwość kilku miesięcy, czy jak Państwo wiecie, w tym miesiącu będą rozstrzygnięte przetargi na finansowanie, na uzyskanie finansowania przez szpital. Są dwa przetargi rozpisane, więc to też ma, to są też możliwości na sfinansowanie tej ewentualnej straty. Ale jeszcze raz podkreślam, tu jest wymagana współpraca i dobra wola polityczna, bo jeżeli tej woli zabraknie, to oczywiście no, pan mówi o tym, dlaczego nie zrobiono tego wcześniej. Ja jeszcze raz powtarzam. Wcześniej cały czas, przynajmniej radni Rady Miejskiej
mieli zapewnienia, że to zostanie zrefinansowane ze źródeł marszałkowskich. Wielokrotnie zapewniał to i prezydent, i dyrektor szpitala. Proszę sobie to sprawdzić w protokołach. To w momencie tworzenia GIM-u w 2011 roku konstrukcja GIM-u miała być taka, że GIM miał być ostatecznie zrefinansowany ze źródeł marszałkowskich i marszałek te środki pozyskał. Tylko być może w pewnym momencie nie zadbano o to, aby te środki trafiły do Grudziądza.